Jest prawniczką, socjolożką, dyrektorką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, autorką setki prac publikowanych w Polsce i za granicą o prawach kobiet, o sytuacji mniejszości, socjologii prawa, członkinią gabinetu Cieni Kongresu Kobiet. I od sierpnia 2014 roku do uwaga listopada 2015 roku, a więc tuż przed dobrą zmianą, pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania pani profesor Małgorzata Fusara. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem szczęśliwa, że w, przy tak ważnym temacie i ważnej okazji mogę być tutaj z Państwem dzisiaj. Dzisiaj będę mówiła w trzech rolach. Tak, myśląc o dzisiejszym zagajeniu Państwa spotkania dwudniowego pomyślałam, że właściwie z trzech takich perspektyw chciałabym do Państwa dzisiaj mówić. Po pierwsze, jako obywatelka, której bardzo zależy, żeby Polska była krajem demokratycznym, w którym szanowane są prawa i w którym jest oczywiste, że szacunek dla praw mniejszości, próba włączania wszystkich do naszej społeczności to jest jedna z podstawowych wartości, której nie wolno nam pod żadnym pozorem i w żadnej sytuacji społecznej naruszyć. Musimy bardzo pilnować, żeby nic takiego się nie zdarzyło, nie zdarzało, nie Powtarzało, bo niestety takie pojedyncze czyny mają miejsce, żeby prawa mniejszości były naruszane. Oczywiście takie pojedyncze naruszenia zawsze się zdarzają, Od tego powinny być mechanizmy i społeczne, i prawne, i instytucjonalne, żeby odpowiednio reagować, ale my wszyscy, Musimy być uwrażliwieni na to, żeby nie dopuszczać do tego, żeby takie sytuacje miały miejsce. Mnie na tym bardzo zależy, tym bardziej cieszę się, że dziś mogę się z Państwem spotkać, bo myślę, że wszystkie osoby, które są dzisiaj na sali, myślą w podobny sposób o naszym wspólnym kraju. Druga rola, w której chciałam dzisiaj mówić, to jest rola profesorki. Tak jak zostałam tutaj przedstawiona, ja od bardzo wielu lat zajmuję się sytuacją mniejszości. I pierwsze moje zajęcia na ten temat dotyczyły nie tego, o czym najczęściej się mówi, mówiąc o mnie, czyli nie różnic płci, ale właśnie sytuacji mniejszości narodowych. Ja już się przyznam, że zaczynałam te zajęcia prowadzić w drugiej połowie lat 70., kiedy w Polsce tak naprawdę było bardzo mało badań, bardzo mały dostęp i rozmowa na temat sytuacji mniejszości. Stosunków polsko-żydowskich, ale w ogóle na temat tego, jakie są relacje między mniejszością a większością była niesłychanie trudna. Lata 70. zresztą są w wielu krajach pod tym względem charakterystyczne, Ja dopiero później, kiedy już zaczęłam mieć szansę wyjeżdżania na Zachód, zaczęłam też dowiadywać się, że to w tym czasie właściwie taka tendencja do minimalizowania różnic mniejszości, była obecna w bardzo wielu krajach i. Od Isle of Man, po Basków zbierałam podobne narracje o tym, kiedy się mniejszością usiłowało powiedzieć, że oni są tak naprawdę to efektem jakichś wpływów, a nie tego, że są tak naprawdę mniejszościami. Ale oczywiście w Polsce, w krajach, wówczas komunistycznych, to było pewnie wyjątkowo ostre. Ja się od bardzo wielu, później zaczęłam się zajmować także różnicami płci, także sprawy uprzedzeń, stereotypów. To jest coś, co stale jest obecne w moim nauczaniu. Jestem bardzo też szczęśliwa, bo moje studentki dawne są tutaj na sali i bardzo się cieszę, kiedy mogę osoby, które kiedyś uczyłam, spotykać właśnie w takich miejscach, w których. Te sprawy, które poruszałam na zajęciach nadal są dla wszystkich ważne. No i wreszcie trzecia rola, w której chciałam Ci powiedzieć do Państwa tych kilka słów wstępnych, to jest właśnie ta perspektywa byłej pełnomocniczki do spraw równego traktowania. Z racji pełnienia tej funkcji, to była zresztą bardzo ciekawa przygoda w moim życiu, zajmowałam się tymi sprawami od strony takiej często bardziej praktycznej, Mówiłam zwykle właśnie i spotykałam się z innymi środowiskami niż na uczelniach. I to było oczywiście bardzo ciekawe, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że jedna z bardziej zaskakujących dla mnie konstatacji i doświadczeń, jaka z tego płynęła, była taka, że to. Te role nie różnią się tak bardzo, to znaczy mówi się często do innych właśnie audytoriów, często dużo większych niż mam okazję na uniwersytecie, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś tak jak ja zajmuje się tą perspektywą mniejszości od zawsze w nauce, to bardzo wiele bardzo podobnych i treści, i sposobów działań tam podejmowałam, ale także i inne oczywiście. Ta perspektywa pełnomocniczki pozwoli mi, pozwala mi powiedzieć, byłej pełnomocniczki, pozwala mi powiedzieć, że wszystkie grupy, które narażone są na dyskryminację, w kontakcie ze mną podkreślały. Dwa takie kluczowe elementy ważne, żeby dyskryminacja nie miała miejsca. To jest edukacja i media. Media i edukacja. To się właściwie wszystko jedno, czy rozmawialiśmy z grupami, które są narażone z powodu orientacji seksualnej na prześladowania, czy bycia mniejszością religijną, narodowościową, płci i tak dalej. To wszyscy mówili właśnie o sprawie edukacji i mediów. Ja starałam się z mediami też zawrzeć tutaj pewne i razem z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, wtedy jeszcze bardzo aktywnie działającą, udawało nam się wypracować pewne sposoby, na przykład wprowadzić na 2017 rok taki priorytet właśnie równego traktowania w mediach. No teraz nie wiem, jak to będzie realizowane, ale w każdym razie zostało to wprowadzone. Natomiast jeżeli chodzi o edukację, to tu oczywiście pewna współpraca z, oczywista była z, z samym Ministerstwem Edukacji, ale to, co jest niesłychanie ciekawe w dziedzinie edukacji, to jest ogromna aktywność organizacji pozarządowych w tej i Państwo o tym oczywiście doskonale wiedzą, bo sami jesteście w, bardzo często ich przedstawicielami, ale to. Jest właśnie taki, taki segment naszej rzeczywistości, takie, takie miejsce, w którym organizacje pozarządowe rzeczywiście podejmują bardzo wiele, bardzo ciekawych inicjatyw. Ja tutaj może zareklamuję takie dwie inicjatywy, bo myślę, że Państwo może będą chcieli po nie sięgnąć. Nie wiem, czy już o nich słyszeliście. Pierwsza z nich to jest taka. Bardzo rozwinięta, rzetelna i y, naukowo bez zarzutu analiza podręczników pod kątem równego traktowania, której dokonała taki, taki, dokonał tej analizy stuosobowy zespół specjalistów, głównie pedagogów, ale także pedagorzek i pedagogów, ale także osób zajmujących się na bardzo różnymi dziedzinami nauczania. To była praca wolontarystyczna, trwająca kilka dobrych, no, długi okres czasu, koordynowana przez taki zespół akademii, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ta analiza jest dostępna na stronach feminoteki, także mogę Państwu ją gorąco polecić. Chcę tylko powiedzieć, że tam zanalizowano 176 podręczników do 27 przedmiotów. I na przykład analizowano postacie, które występują w podręcznikach. Tych postaci było ponad 25 tysięcy. Te analizy są robione z bardzo rygorystyczną, wspólnie wypracowaną metodologią, można mieć do niej pełne zaufanie. No i na przykład przy tych postaciach, chociaż ten zespół zaczynał z takim założeniem, że będzie to perspektywa taka genderowa, ale oczywiście wszystkie osoby, które są na różnice na jakoś wrażliwe, natychmiast zauważają też inne wymiary, więc mogę powiedzieć nie tylko o tej genderowej perspektywie, bo w końcu i inne informacje tam się znalazły. A na przykład jeżeli chodzi o postacie, to 26% tylko postaci to są postacie samych kobiet, 56% samych mężczyzn. 18% to są łącznie kobiety i mężczyźni. Co więcej, tam następuje takie klasyczne przypisywanie w zależności od płci osób do pewnych grup, co oczywiście dzieciom, które się z tymi podręcznikami stykają, automatycznie utrwala pewne skojarzenia i pewne. Stereotypy narzucają się na pewno w kontakcie z takimi podręcznikami. Na przykład mężczyźni znacznie częściej są osobami, które mają wysoki lub bardzo wysoki status społeczno-ekonomiczny. Kobiety znacznie częściej mają średni lub niski status społeczno-ekonomiczny. Generalnie rzecz biorąc, znacznie częściej widzimy w podręcznikach młode dziewczęta. Mężczyzn w różnym wieku. Tam zresztą są takie bardzo ciekawe, mogę polecić, przykłady pokazywania ewolucji człowieka, jak człowiek od takiego oseska się rozwija do starości i mężczyzna tam jest sportretowany przez całe życie, ma powiedzmy dwadzieścia kilka tych faz, a kobieta ma trzy. I to, to uproszczenie, jakby w odniesieniu do kobiet, ignorowanie kobiet, może nie jest teraz tak całkowite jak kiedyś, ale ciągle jest to. Bardzo wyraźna różnica. Yy, mamy tutaj informacje także o kolorze skóry osób, z którymi dzieci się stykają w podręcznikach. Dzieci i młodzież, ponieważ to były podręczniki do różnych poziomów, jest oczywista ogromna dominacja ludzi białych to jest prawie 23%. Yy, a wśród osób o innym kolorze skóry dominują osoby płci męskiej. Znajdują się w tej chwili także w podręcznikach osoby niepełnosprawne, ale to jest około 5%, około osoby chore 6%. Jeżeli chodzi o religię, to tutaj pewne zróżnicowania religijne występują, ale na przykład to, co zwróciło badaczy wielką uwagę, to, że jest bardzo duże niedoreprezentowanie w stosunku do rzeczywistego udziału w, spo w polskim społeczeństwie osób prawosławnych, których tam zupełnie śladowe jakieś są tego, takie postacie. W związku z tym to nie niedoreprezentowanie jest bardzo wyraźne. Ja o tym mówię zarówno dlatego, że zajmujemy się dzisiaj i jutro sprawami edukacji i dlatego, że właśnie na sprawę edukacji taki wielki nacisk zwykle osoby narażone na dyskryminację mówią, ale także dlatego, że ja się spotykałam przy dyskusji o różnych rozwiązaniach prawnych na przykład przy słynnej sprawie konwencji antyprzemocowej można w, mówiąc w skrócie konwencji Rady Europy zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z, z zarzutem który się właśnie odnosi do takiego postanowienia które tam jest o konieczności Usuwania stereotypów z podręczników szkolnych. I miałam takie, pomijając już fakt, że myśmy identycznie brzmiący zapis w konwencji eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet ratyfikowali na początku lat 80. O czym ku z zdumieniu bardzo wielu posłanek i posłów nie wiedziało i byli bardzo zdziwieni, jakim o tym powiedziałam, że to już dawno w Polsce takie prawo obowiązuje i że my się co pięć lat spowiadamy w Radzie Europy jak postęp w tej sprawie. Następuje, ale to, co było dla mnie uderzające w tych całonocnych czasami debatach z przeciwnikami ratyfikacji tej konwencji, to było takie ich przekonanie, że w podręcznikach jest wszystko świetnie, tylko tutaj przychodzi taka pełnomocniczka i chce zepsuć ten świat, który tak naprawdę jest przedstawiony bardzo dobrze. Ja tutaj nie, nie mówię Państwu o takich najbardziej krańcowych przykładach, o których oczywiście możemy mówić w odniesieniu do. Niektórych także podręczników, ale y, y, przekazywanie przez podręczniki utrwalanie różnych stereotypów, uprzedzeń no, w świetle tych analiz, które y, są obecnie prowadzone, nie ulega żadnej wątpliwości. Drugi taki raport edukacyjny, o którym chciałam tutaj wspomnieć, to jest raport y, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej y, y, tak, pod tytułem Dyskryminacja w Szkole. Obecność nieusprawiedliwiona, która też pokazuje różnego rodzaju wymiary dyskryminacji, z którymi mamy w szkole do czynienia. Nie będę tutaj więcej się nad tym zatrzymywać, ale rzeczywiście to są wszystko raporty, które są dostępne w internecie. W związku z tym myślę, że Państwo może zechcą z nich skorzystać. To, co mnie jako pełnomocniczkę także. Je zachęciło do podejmowania <coughs> pewnych działań, może bardziej ukierunkowanych na niektóre sprawy niż na inne. To jest fakt, że w Polsce system instytucjonalny ochrony mniejszości czy ochrony przed dyskryminacją jest bardzo skomplikowany. I to nie chodzi tylko o to, że. Jest obok pełnomocniczki, czy pełnomocniczka jest jednym i pełnomocnik obecnie jest jednym organem ustawowym, ale ochrony sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich i właściwie tam powinny być kierowane skargi. A co więcej do sprawy promocji spraw mniejszościowych są, są dla, dla tych spraw tworzone różne instytucje, które zależy, działają z kolei niezależnie od pełnomocnika przy różnych ministerstwach, na przykład rada, która zajmuje się sprawami mniejszości narodowych i etnicznych, jest przy ministrze administracji. I tutaj, na przykład, ja jako pełnomocniczka byłam pewnym gościem tylko takich rad i narad. Często zresztą, i to właśnie zwróciło moją uwagę, okazywało się, że przedstawiciele administracji wśród przedstawicieli administracji są jedyne kobiety na sali. To zresztą tak naprawdę, czyli mówiąc innymi słowy, w tych radach, które reprezentują na przykład mniejszości narodowe i etniczne, są właściwie wyłącznie mężczyźni. To jest zrozumiałe chociażby dlatego, że najczęściej oni są szefami stowarzyszeń. Oni są wybierani, jeżeli to jest pojedyncza osoba, która jest przedstawicielem jakiejś mniejszości, no to... Zgodnie ze stereotypem jest to zdecydowanie najczęściej mężczyzna, no ale też łatwo mi było zauważyć, że z jednej strony te instytucje istnieją, są zakorzenione, działają, ale z drugiej strony ta perspektywa kobiet, czyli perspektywa intersekcjonalna w ogóle tam nie istnieje. A czasami, zwłaszcza w przypadku właśnie mniejszości, to jest perspektywa niesłychanie ważna. Dlatego ja się starałam zajmować się takimi sprawami, które są bardziej też intersekcjonalne. No i na przykład w ramach jednej z takich, z takich, jednego z takich działań wystarałam się o odznaczenia dla kobiet romskich. Odkryłam między innymi wtedy, że przedtem, zanim tego nie dokonaliśmy, właśnie za moich czasów, ja mówię, tak, wystarałam się na okrągło, dlatego że to nie jest takie proste. Pełnomocnik sam nie może wystąpić o takie oznaczenie, musi zrobić za pośrednictwem ministra, no więc tutaj całe koalicje trzeba było budować wokół tego, co zresztą nie było trudne, tylko żmudne z takiego instytucjonalnego punktu widzenia. Dlatego, że, bo okazało się, że przedtem odznaczona była jedna kobieta romska w Polsce i to była osoba, która ratowała dzieci w czasie II wojny światowej przed zagładą, którą społeczność Romów, która społeczność Romów. Dotknęła w czasie II wojny światowej. Ona uratowała cały szereg tych dzieci, ale to oczywiście dało mi bardzo wiele do myślenia, bo pokazało mi, jak wiele musi zrobić kobieta romska, żeby uzyskać jakiekolwiek odznaczenie w Polsce, jak wiele musiała, jakim ogromnym heroizmem musiała się cechować, żeby uzyskać to nawet nie takie bardzo wysokie odznaczenie. Dlatego udało się sprawić, żeby więcej kobiet zostało docenionych i ich trud kobiet romskich, zresztą bardzo wiele spośród nich, to są osoby, które zajmują się właśnie edukacją, bo są asystentkami edukacyjnymi i od których tak naprawdę ich pracy zależy dalszy los, dalsze możliwości, otwieranie perspektyw i niedyskryminowanie w przyszłości, w dorosłym życiu osób pochodzenia romskiego. Tutaj ze względu na ograniczenia oczywiste, czasowe, chciałam powiedzieć o takich trzech sprawach, które moim zdaniem są bardzo ważne, kiedy mówimy o edukacji i antydyskryminacji. Takich trzech powodach, dla których często z dyskryminacją mamy do czynienia. Nie, nie zawsze taką przemyślaną, i nie zawsze dlatego, że ktoś wychodzi z założenia o swojej wyższości jako tego, kto przynależy do większości, bo z tym jest znacznie trudniej walczyć, ale często z takich powodów braku wiedzy, właśnie czemu może edukacja zapobiec. Pierwsza taka sprawa, na którą chciałam zwrócić uwagę, to jest traktowanie. Jako oczywistej perspektywy większości i takie ignorowanie, nieprzywiązywanie wagi do perspektywy mniejszości, ignorowanie między innymi dlatego, że się uważa, że pewne dążenia mniejszości, pewne pretensje, pewne oczekiwania mogą tak naprawdę dotyczą pewnych drobiazgów, które nie są tak istotne. To, co może być z perspektywy mniej, większości nieistotnej drobiazgiem, z perspektywy mniejszości może zupełnie inaczej wyglądać. I tutaj chciałam odwołać się do dwóch takich konkretnych przykładów. Pierwszy z nich to jest taki przykład z pracy pani profesor Czykwin, która od wielu lat zajmuje się w Polsce sprawą y, statusu mniejszości białoruskiej, sytuacji społecznej. W mniejszości białoruskiej. Jej prace bardzo często zawierają taki element jej praca habilitacyjna też tak się nazywała grupy białorusinów jako grupy stygmatyzowanej w Polsce. I ona zwraca uwagę na to, w jaki sposób często nie zauważa się tego, że dzieci w szkole właśnie są na przykład kierowane do innych klas, w zależności od tego, czy są dziećmi prawosławnymi, pewnie białoruskimi, czy nieprawosławnymi na tych terenach, gdzie mniejszość jest szeroko reprezentowana. I jak często na przykład to są klasy A i B, albo 1 i 2, i zawsze ta mniejszościowa ma ten drugi numer. Zwraca też uwagę na to, co jest sprawą już. Pewnie poważniejszą, że bardzo często większość stara się tak ocieplić sytuację dziecka mniejszościowego, na przykład poprzez nadanie mu polskiego imienia, takiej wersji polskiej imienia dziecka. I Misze się nazywa na przykład Michałkiem, i on teraz od tego momentu, jak przyszedł do nas do szkoły, toś jest Michałkiem, jest taki nasz. No, i perspektywa teraz, na którą zwraca uwagę oczywiście pani profesor Czykwin, to jest perspektywa dziecka, które nagle się dowiaduje, że w jego imieniu jest coś złego, że ono od dziecka i w rodzinie jest nazywane w jakiś sposób, w jaki ma nie być nazywane teraz w szkole, i że coś jest nie tak z jego no, jednym z podstawowych wymiarów tożsamości, które ma jako małe dziecko przychodzące do szkoły. To oczywiście znowu nie robi się tego tak naprawdę, dlatego że chce się kogoś dyskryminować, czy chce się go wpędzić w takie poczucie, ale właśnie często bez brania pod uwagę, jak to może być przez dziecko odebrane i w jaki sposób to może wyglądać. No oczywiście jeżeli chodzi o edukację, to profesor Kwin na cały szereg rozmaitych spraw tam zwraca uwagę, że na przykład inne posługiwanie się polszczyzną nigdy nie jest punktem wyjścia w każdym razie w momencie, kiedy ona byla, robiła badania do tego, żeby się zastanowić nad językiem, nad wielością języków, zróżnicowaniami językowymi, nie wykorzystać tego, żeby powiedzieć, patrzcie tutaj mamy ucznia, uczniów, którzy Znają jakiś inny język, nawet jeżeli to jest język w gwarowym wydaniu. Nad zastanowieniem się właśnie, że są języki, które mają pewne swoje formy skodyfikowane i takie, które jeszcze czy w ogóle nie będą miały tej formy skodyfikowanej, a jednak są używane. To jest właściwie inne posługiwanie się polszczyzną, jest jednoznacznie naznaczone jako gorsze i konieczność jakby podciągnięcia dziecka do tej literackiej polszczyzny jest wskazywana tylko jako pewien brak, że ono coś musi nadrobić, a nie jest punktem wyjścia właśnie do takich rozważań, które mogłoby i dziecko, i sprawę języka postawić w zupełnie innym świetle. Taki drugi przykład, który chciałam tutaj dać przy okazji tej właśnie problematyki to jest taka sprawa, którą, która może jest szerzej znana dotycząca Nikifora Krynickiego, czyli Epifaniusza Drowniaka i walki Stowarzyszenia Łemkowskiego o to, żeby przywrócone mu było właściwe imię i nazwisko. I z punktu widzenia Stowarzyszenia Łemków to był cały proces, w którym wskazywano, że on został jakby jako artysta, <coughs> będący reprezentantem tej mniejszości, zaanektowany przez większość. Jego Łemkowskie pochodzenie, jego Łemkowskie urodzenie, właśnie przez bardzo wiele lat, do pewnej wystawy, którą. Pan Alojzy Krok zorganizował, nie było pokazywane, było wiadomo, że mamy w Polsce takiego prymitywistę, czy mieliśmy, no ale właśnie ignorowano tę sprawę. Rzecz w ogóle rozgrywała się w sądzie, dla mnie jako. Socjolożki prawa, prawniczki jest bardzo ciekawa z punktu widzenia bardzo wielu tam spraw, które były w tym procesie sądowym. Wreszcie tam był taki moment, kiedy wskazywała na to, na to że była, urodziła się pewna osoba, która nigdy nie umarła, umarła taka, która się nigdy nie urodziła, bo to była ta sprawa zamiany imienia i nazwiska innej. I, i, i także. To bardzo skomplikowana była sprawa, ona pokazywała właśnie też, jak ważne z drugiej strony dla, dla mniejszości jest odzyskiwanie pewnych twórców kultury, kto, co do których no, niekoniecznie chciała większość ich mniejszości oddać, że tak powiem. Druga sprawa, o której chciałam wspomnieć, to jest nieznajomość wartości różnych kultur, nieznajomość pewnych norm kulturowych, nieznajomość pewnych wzorów zachowań, tego co wolno, czego nie wolno przedstawicielom pewnej, pewnej mniejszości. W Polsce tradycyjnie to oczywiście bardzo często dotyczy ludności romskiej i bardzo wiele jest takich w literaturze przykładów sytuacji, w których wszelkie próby. No albo na siłę osiedlania, albo oferowania możliwości osiedlania ludności romskiej kompletnie ignorowały pewne wymogi dotyczące tego, w jaki sposób mogą mieszkać Romowie zgodnie ze swoimi zasadami Romanii Pen, jakie zawody wolno im wykonywać, jakich nie wolno, jakie są zasady właśnie czystości i nieczystości przedmiotów, bardzo wielu różnych takich elementów kultury. No i teraz, jeżeli się prowadzi jakąkolwiek politykę bez znajomości tych wzorów kulturowych, ale także jeżeli się jej nie, nie przekazuje innym, to oczywiście przedstawiciele mniejszości mogą być bardziej narażeni na prześladowania, na to, że są w jakiś sposób dyskryminowani, wyśmiewani, niezrozumiani yy, przez innych. Także to jest w przypadku ludności romskiej, też wydaje mi się, że ta nieznajomość prześladowań, którą, która spotykała Romów od bardzo wielu wieków w Europie, jest takim ważnym elementem, który warto w edukacji. Pokazywać yy, sprawę wypędzeń, sprawę yy, no, trudno powiedzieć, nawet kar, ale nawet możliwości <coughs> zabijania ludności romskiej w krajach bliskich Polsce yy, terytorialnie. To są rzeczy, o których na ogół yy, o takiej przeszłości Romów mało kto wie, a myślę, że to bardzo jest ważne, żeby też zrozumieć. Yy, grupy ludności romskiej. Od razu mogę tylko powiedzieć krótko, że niektóre problemy związane z odrębnością kulturową Romów są trudne do jakiegoś, do propozycji dobrego rozwiązania i w Polsce i poza Polską. Ja jako pełnomocniczka miałam do czynienia z takim trudnym problemem koczowisk we Wrocławiu i Pewnego starcia się, stylu życia i pewnych standardów grupy, która chce w jakiś sposób żyć i tego, czego otoczenie oczekuje, a nawet regulacji prawnych, które dotyczą zasad higieny, doprowadzania wody, elektryczności i tak dalej. Ale to jest sprawa na dużo dłuższą pewnie rozmowę, tym niemniej ja mam pełną świadomość, że tutaj niektóre problemy są trudne do rozwiązania, natomiast pewne minimum edukacyjne, pewna pomoc w, 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 od tej strony, żeby przybliżać kulturę romską, na pewno bardzo pomogłaby w relacjach polsko-romskich. Pamiętajmy, że ludność romska jest y, bardzo często w tych sondażach opinii społecznej, wśród tych grup, które są najniżej oceniane i najmniej cenione, wśród, wobec których dystans społecznych, tych, który, które w Polsce zamieszkują, dystans społeczny jest pod różnymi względami największy, więc dlatego my wspominam szczególnie właśnie też o tej grupie. No i wreszcie <coughs> trzeci taki wymiar, o którym chciałam wspomnieć, to jest sprawa nieznajomości prawa. I przekonanie bardzo często takie, że skoro żyjemy w wolnym kraju, to możemy się zachowywać jak chcemy jako pracodawcy, jako usługodawcy. I na cały szereg takich spraw się natknęłam. Między innymi dlatego zatytułowałam to dzisiejsze wystąpienie Antydyskryminacja, Prawo czy Obowiązek ponieważ bardzo często przedstawione są problemy dyskryminacji jako takie no, uprawnienie, którą większość tak trochę na zasadzie łaskawości daje mniejszości. Jeszcze raz podkreślam, że to jest absolutnie podstawowy wymóg państwa demokratycznego. Jest cały szereg regulacji w Polsce prawnych, które nakazuje nam traktować służbom, instytucjom, nam wszystkim yy, antydyskryminację jako obowiązek. I to możemy znaleźć zarówno w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych, jak i tej ustawie o nieszczęsnym tytule o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Jakie konkretne przykłady, które nie z, 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 można tutaj dać, chociażby najprostsze dotyczące tego, jak nieznajomość prawa powoduje, że. No Nawet osoby, które pewne zachowania przyjmują, mogą być zagrożone. No, jeden taki przypadek był opisywany pewien czas temu. To był pracodawca, który poszukiwał kobiety do pracy. No i kiedy mężczyzna się zgłosił i pytał, dlaczego pan właśnie wbrew prawu określa płeć, powiedział: Jak to wbrew prawu? Ja jestem pracodawcą, ja sobie tam chcę kobiety, i co mi pan zrobi? No i to była to osoba, to był student prawa, który jakby testował to czy próbował zdobywać, zdobyć tę pracę, on to nagrał. Zresztą ten pracodawca się nawet nie, od tego nie odcinał. Miał pełne przekonanie, że jeżeli chce, to może dyskryminować lubę z prywatnym pracodawcą, co pokazuje, jakby bezmiar niewiedzy na temat tego, że jednak ustawodawstwo antydyskryminacyjne w Polsce obowiązuje. Z, drugą, z drugim takim przykładem, jako pełnomocniczka, się spotkałam. To był taki też szeroko przez prasę omawiany mm, przykład, ale on także to, do mnie trafił. Nie wiem, czy Państwo to zauważyli. Były takie e, wiadomości o restauratorze, który na wybrzeżu pisał, że Rosjan nie obsługuje. To było w okresie e, walk na Ukrainie i tak się chwalił swoją patriotyczną postawą. I dopiero właśnie wiadomość, że taka dyskryminacja może pociągnąć za sobą karalność, spowodowała, że jakby z całej tej akcji się wycofał. Ale to pokazuje, jakby dwie co najmniej rzeczy. Po pierwsze, że dyskryminacje często. Dyskryminacja często byłaby podejmowana, gdyby jednak nie były jakieś na straży przepisy, które na to nie pozwalają. A po drugie, no, że to, że ono jest zabronione, nie jest tak powszechnie znane. W związku z tym jeszcze raz wracamy do tego, o czym na początku powiedziałam. Sprawa edukacji, czyli tego, czym poświęcona jest dziś, dzisiejsza i jutrzejsza konferencja, to jest sprawa absolutnie abs podstawowa z bardzo różnych punktów widzenia. Jeszcze raz na zakończenie chcę powiedzieć: antydyskryminacja to jest zarówno prawo grup wszelkich do tego, żeby nie były dyskryminowane, jak i obowiązek instytucji publicznych, zwłaszcza państwowych, nas wszystkich, żebyśmy nikogo nie dyskryminowali. Natomiast przenoszenie jakby tych wartości, które powodują, że tego rodzaju zapisy prawne są. To jest obowiązek nas wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy czy w organizacjach pozarządowych, czy w szkołach, na uniwersytetach zajmują się sprawami edukacji i sprawami antydyskryminacji. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania albo uwagi, to teraz jest czas na to, żebyśmy mogli chwilę porozmawiać. Proszę bardzo. A co z bardzo nowo, nowo, nowo powstałą są społeczność wietnamską w Polsce? Jest trochę badań socjologicznych na temat mniejszości wietnamskiej w Polsce. Nie wpływają żadne skargi od strony. Przynajmniej ja się nie spotkałam w instytucjach ze skargami społeczności wietnamskiej. Wydaje mi się, że ta społeczność jest znacznie bardziej zwarta i lepiej zorganizowana niż społeczność romska, która jednak no, dzieli się na różne szczepy w Polsce, jest społecznością o trudniejszej, trudniej, może wyłanialnej też reprezentacji, większej liczbie konfliktów, które zwłaszcza wiązały się tam w pewnym momencie z wypłacanymi odszkodowaniami. To są sprawy, które w jakiś sposób tam trafiały. Na forum e, różnych i, i prasy, i do różnych instytucji. To był ten rzadki przypadek, kiedy e, rodzaj sądu romskiego odbywał się jawnie e, w Polsce. Natomiast e, ze strony społeczności wietnamskiej takich przypadków, takich skarg nigdy nie było. Ja bardzo bym chętnie usłyszał od pana, czy myśli pan, że są jakieś takie specyficzne problemy społeczności wietnamskiej, którym powinna się zająć na przykład administracja państwowa. Myślę, że na pewno można wyciągnąć pewne. Rzeczy z natury dyskryminacji wobec Wietnamczyków w Polsce, ale myśleć o tym może i, 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 innym razem. Chciałbym tutaj zapytać, jak Pani profesor wizji możliwość, aby społeczność wietnamska stała się tutaj jakby mniejszością narodową? O ile wiem, to wynika tak z z konstytucji chyba i w tej chwili nie ma takiej możliwości, a jeśli opieramy się tylko na to, że ta społeczność Sto musi mieć jakby 100 nad pobytu w to myślę, że to jest pewnym, pewnym, pewnym jakby opóźnieniem w stosunku do rzeczywistości, co so, 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 so się dzieje teraz. Myślę, se tutaj w jakiś sposób przyspieszyć ten proces. Ja się oczywiście z Panem zgadzam, bo wy, też mi się wydaje, że ten wymóg 100 lat to jest wymóg, który ustawa nakłada zarówno na mniejszości narodowe, jak i na mniejszości etniczne. Czyli w pewnym sensie ta ustawa stawia barierę przed no właśnie, nowo przybywającymi do Polski. 100 lat to jest rzeczywiście bardzo długi czas. Wszystkie mniejszości są w ustawie wymienione. Tak naprawdę przy tym uznaniu są dwie, no co najmniej dwa takie problemy, na pewno dyskusyjne. To znaczy jeden to jest ten problem wymogu 100 lat, gdzie na przykład społeczność wietnamska nie może się. Jako mniejszość być uznana, to nawet by były i dawniej mieszkające pewnie społeczności, które musiałyby być na zasadzie szczególnej obecności. No, pamiętajmy, że myśmy na przykład po II wojnie światowej kilka tysięcy Greków i Macedończyków w Polsce przyjęli. No i to też nie ma jeszcze 100 lat. W związku z tym, no to różne grupy właściwie mają tutaj problem ze spełnieniem tego warunku. Prawo z drugiej strony, jako prawniczka, powiem, ma to do siebie, że ono stawia pewne sztywne reguły i pewnie jakiś tam, jakiś okres czasu tam e, m, powinien być zawarty. Natomiast 100 lat to rzeczywiście bardzo długi czas. I ja się zgadzam, ponieważ ustawa wiąże pewne możliwości i pewne obowiązki właśnie władz, a więc wspierania kultury, wspierania audycji radiowych, telewizyjnych itd. No różne tam są wymienione sposoby wsparcia. To y, oczywiście te mniejszości, które są krócej, no nie, nie mogą w takim zakresie z tego korzystać. Myślę, że ten wymóg 100 lat jest wymogiem za daleko idącym. A drugi taki problem, który akurat nie dotyczy mniejszości wietnamskiej, no ale w Polsce jest taki, taki bardzo charakterystyczny i dyskusyjny, to jest sprawa narodowości Śląskiej. To pewnie na pewno wiemy wszyscy, że. To jest taka grupa, która od dawna dąży, najliczniejsza według spisu, grupa mniejszościowa, która wielokrotnie dążyła do zarejestrowania Stowarzyszenia Ludności Narodowości Śląskiej i tę sprawę narodowości rozbija się ciągle ta i, i ciągle to jest pole do dyskusji, kto kogo określa jako naród i kto ma tutaj jakby sam prawo do określenia się w ten sposób. No, tutaj Polska wygrała. Sprawy w Trybunale w Strasburgu. Strasburg przyznał władzom polskim rację w tym sporze, ale to oczywiście nie jest tak, żeby, ten, żeby to oznaczało, że tutaj nie ma dyskusji na temat tego, na przykład czy samoświadomość ponad 800 tysięcy, ile pamiętam w tej chwili, osób, które w taki sposób określiły się w ostatnim spisie powszechnym, no nie powinna tutaj zupełnie być brana pod uwagę. Także to są, oczywiście to są sprawy nierozstrzygane tak, znaczy prawo je musi rozstrzygać w sposób jednoznaczny. Natomiast to nie znaczy, że te podstawy, na których się dokonuje takich wyborów politycznych, stojących za regulacją prawną, nie podlegają dyskusji. Natomiast tutaj w przypadku mniejszości wietnamskich nie ma żadnej wątpliwości, ponieważ to jest grupa, która już od Długiego czasu w Polsce mieszka, świetnie zorganizowana, stosunkowo liczna. Ja akurat mieszkam w takim rejonie Warszawy, na rakowcu, gdzie mnóstwo mieszka Wietnamczyków i spotykamy się na co dzień, no mogę tylko powiedzieć, że w tych podręcznikach szkolnych, to już też była taka sprawa dosyć często omawiana właśnie w elementarzu tym przygotowywanym przez rząd po raz pierwszy się znalazło właśnie dziecko wietnamskie, więc jakiś postęp edukacyjny tutaj jest, chociaż Piotr Cykowski, Fundacja Klamra. Ja mam pytanie do tej e, roli, z której pani występuje, ale w perspektywie przeszłości, czyli pełnomocniczki. Czemu e, się nie udało e, z kodeksem karnym i z e, rozszerzeniem katalogu, jeżeli chodzi o mowę nienawiści? E, co stało na przeszkodzie, że mimo że pani była tak postrzegana jako nadzieja w tych sprawach równościowych i antydyskryminacyjnych? Co jest w tej mentalności tych polityków, tej może gorszej, gorszej zmiany, jeszcze wcześniejszej, że, że takie fundamentalne rzeczy, jak faktyczna równość w, w, w przepisach, prawach, była rozmywana i jakieś dziwne dziwolągi prawne i, i, i pojęcia, które nie znają oparcia w prawie, były proponowane jako kwestia załatwienia no, fundamentalnej rzeczy i też grup mniejszościowych, które no, z badań są atakowane. W bardzo brutalny sposób. Dziękuję. No, to jest niestety bardzo. Znaczy, pewnie odpowiedź jest prosta. Konserwatyzm stoi na przeszkodzie. W momencie, kiedy ja objęłam stanowisko, ministrem sprawiedliwości był pan minister Biernacki, a wiceminister minister Królikowski. No, i to głównie się rozbijało o jakby możliwość ruszenia o ich przekonanie, że tutaj to zresztą zaczynała jeszcze moja poprzedniczka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, która się wielokrotnie zgłaszała też do Ministerstwa Sprawiedliwości o rozszerzenie tych podstaw mowy nienawiści. Ja zawsze wskazywałam, że nasze prawo jest w ogóle pokracznie sformułowane w tej sprawie, no, bo albo się nie penalizuje mowy nienawiści w ogóle, na przykład w Stanach Zjednoczonych i tylko... E, Później się zastanawia, że do jakiegoś aktu tam dojdzie innego niż mowa, albo się penalizuje, jak w większości praf, krajów Europy, no i wtedy wszystkie podstawy dyskryminacji w sposób oczywisty tam powinny być. E, później, kiedy się zmieniali ministrowie, była lepsza atmosfera i oni przynajmniej ożywiali te parlamentarne zespoły, które nad tym pracowały, ale. No to już jest mi bardzo trudno powiedzieć, bo parlament to było coś poza moim, moją możliwością kontroli czy, czy jakiegoś nawet oglądu bliższego. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że z tych konwencyjnych moich doświadczeń wynika, że rzeczywiście tam cała duża część konserwatywnych polityków na różne prorównościowe rozwiązania się po prostu nie zgadzały. Myślę, że to jest jeden, jeden z takich przykładów. Myślę zresztą, że to jest taka niemożność określenia się w takich sprawach podstawowych. Była jedną z podstaw przegranej w wyborach, ponieważ trzeba, wydaje mi się, mieć poglądy bardziej wyraziste, żeby do swojego elektoratu trafiać. Ja, tak jak mówię, no już przy, w przypadku ministra Grabarczyka i w przypadku ministra Budki, oni się jakby zupełnie zgadzali z moimi wnioskami i Jakieś prace podejmowali w Parlamencie, ale nie wiem, czy to lęk przed wyborami, czy właśnie za duża liczba konserwatywnych posłów nie doprowadziła doprowadził do tego, że to się okazało niemożliwe. Mimo jakby zgody, to, to byli prawnicy, akurat tu nie było żadnego problemu takiej zgody, werbalnej ze strony ministrów. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Mhm. Ja mam pytanie, tak, yy, ponieważ mam takie wrażenie z mojego doświadczenia. Tak, mi się wydaje, że pomimo różnych braków, to polskie prawo, czy właśnie czy prawo pracy, czy prawo antydyskryminacyjne nie jest jakieś takie, może, szczególnie złe, tylko problem polega na tym, że ono w większości jest ciężkie w e egzekwowaniu. I wydaje mi się, że to głównie wynika z e jakby postawy mentalności, czy przyzwyczajeń e, przedstawicieli szeroko rozumianej administracji państwowej. I chciałam zapytać, ponieważ zupełnie się nie orientuję w tym temacie, e, czy jest jakiś program szkoleń kompleksowy e, dla właśnie funkcjonariuszy, chociażby policji, straży miejskiej, czy u, urzędu celnego, e, czy to są jakieś takie tylko przygodne, e, przygodne rzeczy. Ja może o dwóch rzeczach bym powiedziała. Znaczy pierwsza sprawa taka, że mnie się nie wydaje, żeby prawo było szczególnie dobre. Już ta nazwa sama o wdrożeniu niektórych przepisów tam dotyczących równego traktowania jest moim zdaniem dosyć kompromitująca na nazwę aktu prawnego, ale ona oddaje to, o co chodziło, to znaczy chciano minimalnie zrobić. Ja mogę powiedzieć, że wraz z profesorem Zielińską jeszcze dla pani minister Jarugi Nowackiej przygotowywałyśmy jakąś wersję projektu takich ustaw właśnie wdrożeniowych. No i myśmy w ogóle myślały o niezależnym organie, który powinien stać na straży antydyskryminacji. Myśmy to nazwały wtedy inspektorem do spraw równego traktowania na wzór inspektora pracy. Z całym takim osobnym mechanizmem, prostym mechanizmem skargi w przypadku dyskryminacji. Dlatego, że mała liczba spraw wpływających z, z powodu dyskryminacji przecież nie polega, nie, nie, nie wynika z tego, że ludzie nie są w Polsce dyskryminowani, tylko właśnie z tego, że jest bardzo trudno z tego prawa korzystać, że jest ono nieznane. W związku z tym, chodziło nam o to, żeby trochę właśnie na wzór norweskich person był taki prosty sposób, zwłaszcza skargi wtedy, jeżeli tu nie chodzi o odszkodowania, o karanie, tylko o mediowanie, o tłumaczenie, o jakąś możliwość polubownego załatwiania spraw. No ale wtedy, mimo że to już była, i nie wiem dlaczego, bo to były te rządy tak zwane lewicowe i mimo że ja brałam udział już nawet w takich dyskusjach z przedstawicielami organizacji mniejszościowych różnych na ten temat naszego projektu, to nigdy nie weszło w życie. Myślę, że znowu konserwatyzm polityków spowodował, że powiedziano nie i wreszcie przygotowano taki bardzo, kiedy już nie było wyjścia, bo unijne wymogi takie były, musieliśmy wprowadzić, przygotowano tą małą ustawę. Ja mogę tylko powiedzieć, że kiedy byłam pytana, czy gdyby właśnie dalej układ władzy był taki jak przed wyborami, czy zgodziłabym się dalej być pełnomocnikiem, to ja miałam taki jeden warunek za zanadrzu. Tym warunkiem była, było to, żeby była zgoda na zbudowanie tak naprawdę mechanizmu antydyskryminacyjnego w Polsce, bo ja uważam, że ten mechanizm od początku do końca jest słomny. Ustawa o wdrożeniu w ogóle nie obejmuje wszystkich wymiarów. To wielokrotnie Rzeczniczka Praw Obywatelskich, jeszcze profesor Lipowicz, o tym pisała. Tam są luki, dziury, ten system instytucjonalny jest niejasny. I tak naprawdę, i w dodatku, to jest tylko taki, wszystko jest na szczycie, to znaczy jest pełnomocnik w Warszawie, i później jest dziura. Tak się nie daje polityki równościowej prowadzić. W związku z tym, ja uważałam i w dużej mierze to było przygotowane, że takie zręby takiej naprawdę polityki równościowej z instytucji równościowych, które by mogły równość prowadzać, to jest to, co powinno być w kolejnej perspektywie wprowadzone. No ale teraz to mogę na tym o, o tym na uniwersytecie ewentualnie opowiadać, czy Państwu ale moim zdaniem to to jest warunek, żeby ta równościowa polityka była prowadzona. Jeżeli chodzi o różne służby, to one mają raczej, to nie jest systematyczny obowiązek takich szkoleń, ale cały szereg służb przeszło takie szkolenie, zresztą także i urzędników państwowych, zwłaszcza w momencie, kiedy pierwsze fundusze unijne miały taki wymóg równościowy i cały szereg różnych trenerek, trenerów antydyskryminacyjnych, także z administracją państwową, Miało tutaj do czynienia. Policja ma, mam nadzieję, że ciągle jeszcze ma, pełnomocników do spraw praw człowieka i to są osoby, które często bardzo dużo robią właśnie dla spraw równościowych. Także jeżeli chodzi o mowę nienawiści, one, oni często są partnerami dla Urzędu Pełnomocniczki, dla mnie byli partnerami na przykład w organizowaniu takich konferencji o mowie nienawiści, bo to było. Akurat w czasie mojego y, sprawowania przeze mnie urzędu, takim priorytetem muszę powiedzieć, pewnie Państwo to z doświadczenia też wiedzą, że jest ogromne zapotrzebowanie na takie działania. Ja miałam dwa, w dwóch miejscach słuchacze, to byli głównie nauczyciele i kuratorzy, którzy po prostu. No, czekają na jakiś rodzaj rady, co można zrobić wobec fajnie nienawiści, z którą oni też się stykają. Teraz robię raz zupełnie inny temat badania w różnych sądach na poziomach rejonowych i też sędziowie rodzinni, na przykład, mi mówią, że, bo to są sądy, które się nieletnimi także zajmują, że cały szereg spraw, które trafia, to są sprawy właśnie o internetowe, prześladowania takie seksualne, różnego typu. Także jest ogromne zapotrzebowanie na takie szkolenia, także nawet to, że one się kiedyś odbyły, no to nie znaczy, że to jest jakiś systematyczny element szkolenia wszystkich tych służb, a na pewno powinien być. Zdaje się, że już czas przerwy nadszedł, więc jeżeli jeszcze jakieś pytanie, jedno jest to. A jeśli nie, to bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo i życzę owocnych dni.